Cześć, nazywam się Kajo Rudziński i prowadzę Kajo Data. W tej krótkiej serii zadajemy sobie pytania z rozmów rekrutacyjnych, żebyś Ty mógł lub mogła poradzić sobie na takiej rozmowie lepiej. Pytanie na dziś? Czym się różni join od uniona? Odpowiedź? Join polega na tym, że łączymy ze sobą dwie tabele po pewnej wartości w dwóch różnych kolumnach. To znaczy łączymy na przykład po wartości w kolumnie X w tabeli A i kolumnie Y w tabeli B. Dzięki temu albo możemy zawęzić zakres wyników, które zostaną wyrzucone, albo wręcz dodać kolejne kolumny. To znaczy mielibyśmy obok siebie kolumnę z tabeli A i kolumnę z tabeli B. Natomiast union polega na tym, że dodajemy nie kolumny, ale rzędy. Innymi słowy, w tym przypadku tabela A i tabela B nie znajdzie się obok siebie, tylko znajdzie się pod sobą. Najpierw będziemy mieli rzędy z tabeli A, a później rzędy z tabeli B. Ważne jest to, że musimy dysponować tą samą ilością kolumn, ponieważ w tym przypadku, w odróżnieniu od joina, niczego nie łączymy. Po prostu wstawiamy dane jednej tabeli pod danymi tabeli drugiej.